Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy cykl programu Ludzie z Pasją. Pierwszym naszym gościem jest Dominika Felisiak, stylistka osobista i projektantka mody. Jeżeli masz swoją pasję, którą chcesz się z nami podzielić, napisz do nas maila, a przyjedziemy do Ciebie z kamerą. Pani Dominiko, jest Pani projektantką mody i osobistą stylistką. Proszę powiedzieć nam, jak w ogóle rozpoczęła się Pani przygoda z tym wszystkim? No, przygoda z modą zaczęła się już w wieku dziecięcym, bo ja od dziecka mówiłam, że będę na pewno kimś związanym z modą. Jak byłam dzieckiem, to było oczywiście, bo byłam nazbyt wysoka na swój wiek, więc będę modelką. Ale niestety moje marzenia legły w gruzach, kiedy zaczął się wiek dorastania i jednak ten wzrost nie okazał się taki, jaki być powinien. Więc było tak, że zostanę projektantką mody i powtarzałam to zawsze i wszędzie. No, zaczęło się od jakichś tam pierwszych pokazów z prześcieradeł na ogródku, kiedy zaproszone były wszystkie mamy i sąsiadki z okolicy i mogłyśmy tam się zaprezentować z koleżankami w naszych pięknych kreacjach. A później z wiekiem ta myśl gdzieś tam dojrzewała i myślę, że takim też przełomowym momentem było tak, że ja też sobie tam szyłam. Szyłam bardzo dużo i na starym łuczniku takim komunistycznym mojej babci, który przeżył ćwierć wieku. Teraz już pewnie lepiej, dalej ta maszyna szyje. Szyłyśmy z dziewczynami sobie spódniczki. Różne spódniczki z jakichś resztek. Wynajdowałyśmy fajne jakieś duże koszule w lumpeksach, z których można było pozyskać dużą jakby taki metraż materiałowy i szyłyśmy sobie spódniczki, później je rozprowadzałyśmy w szkole. Także to już był wtedy taki pierwszy zarobek, pierwsze jakieś prace na zamówienie. I zainteresowanie, tak. I tak, Boże, ja tak byłam bardzo zdziwiona, że te dziewczyny chodzą w tych moich spódniczkach po szkole, poza szkołą. Moja mama się też do tego bardzo dużo przyczyniła, bo jest fryzjerką, zaczęła jeździć po różnych pokazach, mistrzostwach Polski, więc jakby zawsze mnie prosiła, jaki mam pomysł na stylizację danej do danej fryzury. I co prawda wtedy to były już tylko typowo moje projekty, których ja nie realizowałam, ale miałam taką krawcową, która zawsze wiedziała, o co mi chodzi. I to też były jakby takie pierwsze, że mogłam się pokazać, tak, z tymi kreacjami, z tymi projektami. Taka dumna 14-latka, że wow, dziewczyny tam, modelki są w moich kreacjach. No a później to już zaczęło tak postępować, zaczęłam jeździć na taki festiwal Castle Party, gdzie też jakby sama się stylizowałam i gdzie wow, robiono mi dużo zdjęć, że ha, chyba te stylizacje są naprawdę takie udane i inne. No i z wiekiem tak ta myśl dojrzewała, jeszcze jak zobaczyłam taki, który odcisnął mega piętno na moim jakimś takim postrzeganiu mody i stylizacji, pokaz Johna Galliano, kiedy robił jeszcze dla Diora, to była bodajże jesień, zima 2005-2006. Byłam tak po prostu, o Boże, zachwycona tym pokazem, że tak stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić już w życiu na pewno. Po gimnazjum miałam plany, żeby pójść do liceum takiego typowo właśnie dla projektantów we Wrocławiu, ale nieszczęśliwym trafem zamknęli je w tym roku, kiedy miałam tam iść i przenieśli i w ogóle zrobili totalną dezorganizację tego kierunku. Także poszłam normalnie do liceum tutaj do Lubina, skończyłam je i poszłam na projektowanie do Wrocławia już tak typowo po maturze. Uzyskałam tytuł projektanta stylisty i później poszłam na staż i na tym stażu już tak stwierdziłam, bo to też był staż sukien ślubnych, właśnie w salonie sukien ślubnych. I stwierdziłam, że kurczę, fajnie by było jednak zrobić coś swojego. Tak naprawdę nigdy nie jakby tak nie marzyłam o tym, żeby projektować suknie ślubne, ale tak bardzo dużo satysfakcji mi daje projektowanie takich ubrań gotowych do noszenia, tak? Czyli gotowych do noszenia w moim takim mniemaniu, no bo to są zawsze takie dosyć ekstrawaganckie ubrania. Płaszcze, odzież taka ciężka, żakiety,
to jest zawsze coś innego, zawsze coś takiego wow. Bynajmniej się staram się, aby takie były. Najpierwszym takim moim płaszczem, który bardzo pasjonowałam się modą taką gotycką, mroczną, i pierwszy taki mój zamysł płaszcza to też zrealizowała jeszcze tamta krawcowa. I ten płaszcz już teraz po tylu latach przeszedł w zeszłym roku modernizację i też jak go ubieram, to tak czuję wzrok po prostu przechodniów i panie nawet potrafią mnie zaczepić. Boże, skąd pani ma taki płaszcz inny? I właśnie wtedy z miłą chęcią zapraszam do siebie i że bardzo chętnie podejmę się stylizacji i jakiegoś ubioru. Po tym stażu no, narodził się taki pomysł i możliwości też przy dużej pomocy mojej mamy, żeby otworzyć po prostu swoją pracownię. No i jesteśmy teraz, znajdujemy się w niej i po tym stażu też stwierdziłam, że kurczę, fajne jest dawanie takiej radości pannom młodym, kiedy widzę, że im się podoba ta suknia, że są takie szczęśliwe i w sumie to jest na taki jedyny dzień w życiu, że no po prostu im się podoba to, co robię. No dlatego też zajęłyśmy się szyciem sukien ślubnych, aczkolwiek nie miałyśmy tego w planach. Jakie były plany? Plany były właśnie, żeby to była taka typowa pracownia artystyczna, tak, z takimi ubraniami czy sukniami wieczorowymi na jakieś szczególne okazje, albo tak po prostu, że panie przychodzą i chcą niekonwencjonalnie wyglądać na co dzień. A dlaczego akurat właśnie Lubi? No bo przecież no, to mała miejscowość. Mała miejscowość. Jestem generalnie z Polkowic, więc to jest jeszcze mniejsza miejscowość, więc tam w ogóle nie wchodziło w grę, żebym otworzyła salon, bo stwierdziłam, że to nie miałoby sensu. A Lubić z racji tego, że tutaj nie ma czegoś takiego. No, bynajmniej wychodziłam z tego założenia, owszem były tam jakieś, jest bardzo dużo fajnych krawcowych w Lubinie, jest dużo salonów sukien ślubnych, ale nic co tak by łączyło, jakby bynajmniej nie słyszałam, żeby ktoś, kto się tym zajmuje w Lubinie, miał wykształcenie i pod tym kątem i postrzegał to w taki świeży sposób. Dodatkowo zrobiłam sobie w pewnym momencie też kurs u Gosi Kusper, która się na co dzień zajmuje takimi stylizacjami gwiazd. Zrobiłam u niej kurs personal shoppera, który też bardzo, bardzo dużo mi dał i to jest w ogóle już totalna nowość tutaj w tym regionie, bo bodajże najbliższy personal shopper, taki osobisty stylista jest we Wrocławiu, więc to też mi dawało jakby takie nowe możliwości. No i faktycznie dzięki temu zaczęłam być zapraszana na różne takie spotkania z kobietami w Polkowicach, organizowanie cyklu wysokich obcasów, udzielanie się tam w Polkowickim Centrum Animacji pod tym kątem. Oczywiście zaraz wszystkie panie się zaczęły do mnie zgłaszać, także to też była jakaś taka dodatkowa forma reklamy i taka dodatkowa forma samorealizacji w tej dziedzinie. Przeciętnie niezwiązane z modą ani z tą branżą kobiety, które pracują w różnych, przeróżnych zawodach, zaczęły się też do mnie zgłaszać i że to faktycznie jest fajny sposób na zaoszczędzanie tak naprawdę pieniędzy. Kiedy ja idę z klientkami do sklepu i po prostu mówię im, tak? W tym dobrze, w tym źle. One też zaczęły zauważyć, że one tak naprawdę zaoszczędzają na tym pieniądze, bo nie kupują 10 rzeczy, która będzie leżała w szafie, bo nie mają jej do czego ubrać, albo w domu jednak orientują się, że wyglądają w niej fatalnie i że niekoniecznie to jest to, co odzwierciedla ich naturę, bo na przykład było na wyprzedaży, tak, jak na przykład różowe futerko, którego tak naprawdę nikt nie założą, ale było tam w promocyjnej cenie, więc kupiłam. Pani Dominiko, proszę nam powiedzieć, co my tutaj mamy za pomieszczenie? To jest nasza pracownia, która mieści się jakby zaraz z naszym salonem w jednym jakby budynku, w jednym pomieszczeniu, także wszystkie rzeczy nasze otrzymamy na miejscu. Jest to takie pomieszczenie dosyć magiczne, bo tu powstają wszystkie nasze projekty i wszystkie kreacje. Uważam, że mamy no, naprawdę świetnie zaopatrzoną pracownię, bo są maszyny nowiutkie, które spełniają swoją funkcję i wychodzą spod nich
nich naprawdę fantastyczne rzeczy. Mamy, no mówię, stół krojczy, mamy tkaniny, koronki, manekiny i tu jakby realizujemy swoje projekty. To jest żakiecik, który jest i był zaprojektowany dla jednej z naszych z takich stałych klientek. Jakby co sezon, kiedy zgłaszają się pani lub takie stałe klientki, którym na bieżąco kompletuje garderobę, jakby w każdym projekcie staram się przemycić jakby takie obecne trendy. W tym sezonie mamy bardzo modne nity i wszelkie nabicia metalowe, wszelkie jakby takie ozdoby lekko punkowe, lekko takie mroczne, jakby wyciągnięte spod ziemi. I w tym żakiecie właśnie zostało to zastosowane. Mocna klapa, klasyczny niby krój i ogólny zarys. I taki żakiet, na jaką sylwetkę się nadaje? Dla jakiej to jest kobiety? Ta akurat konkretnie pani jest bardzo wysoka i dosyć taka szczupła i postawna, a żakiecik może być równie dobrze dla kobiet z niedużym biustem, bo ma duże klapy. Może być stosowany również dla pań o sylwetce X, o sylwetce równie dobrze A, bo bardzo ładnie tutaj maskuje ramionka, bo jest dobrze wypasowany i podkreśla talię. No oprócz nowych maszyn w naszej pracowni stoi tutaj stary, zasłużony Singierek, z którym tak naprawdę nie mogę się rozstać, bo była to moja pierwsza taka przemysłowa maszyna, gdzieś znaleziona u pana, który mi ją poskładał, dorobił stół, wymienił silnik. Bo początkowo nie było mnie stać na profesjonalną taką maszynę nową, więc poległam na Singierze, który jest do tej pory niezawodny, mimo iż ma chyba z 40 lat spokojnie. I otrzymamy na nim do tej pory pewne ciężką odzież, bo on jest typowo przystosowany do takich płaszczy, do grubych przeszyć, lamuje, ma wszelkie jakieś funkcje, których tak naprawdę nawet te maszyny nie mają, a ten stary nasz Singierek ma. Czyli maszyna, która ma swoją historię. Dokładnie. Jeżdżenie po klientkach i robienie im analizy szafy. To też jest bardzo, bardzo fajne i ciekawe doświadczenie, bo dużo różnych dziwnych rzeczy kobiety trzymają po szafach, nie wiadomo dlaczego, jeszcze schudnę, to sobie potrzymam. Tak, dokładnie. A tego nie wyrzucę, to się jeszcze przyda. Tak, to się tego nie wyrzucę, to jest, a tu może jeszcze moda wróci, to może to założę. Ale mówię, no największe jest to, że schudnę, to jeszcze to ubiorę. No zawsze moim głównym takim sztandarowym argumentem jest, jak pani schudnie, to sobie pani kupi w nagrodę coś nowego. I po prostu trzeba usuwać te rzeczy, bo się zakopiemy w nich w końcu w pewnym momencie i nie będzie szans, żeby się odkopać z tej sterty rzeczy. A pani Dominiko, jakie trzeba mieć predyspozycje, zdolności, żeby robić to, co pani robi? Przecież to też nie jest... No na pewno dużą wyobraźnię. No, to jest główny taki... No to robić to może każdy tak naprawdę, tylko żeby, no mówię, miał jakiś polot, finezję i trochę wyobraźni, zdolności manualnych, cierpliwości, bo mówię, na przykład suknia ślubna wymaga wiele cierpliwości. Aczkolwiek ja sama nie otrzymam sukien ślubnych, bo mam, mówię, genialną dziewczynę, która to robi. Ale na przykład bardzo... Ja wszystkie suknie wyszywam. Wyszywam je ręcznie i to wymaga bardzo dużo cierpliwości i bardzo dużo takiego spokoju wewnętrznego, żeby w pewnym momencie nie walnąć tą sukienką i powiedzieć, że więcej nie robię. Ale to jest tak, że pani ma natchnienie, nie wiem, siada pani, robi projekty? A czasem się tak zdarza. Czasem się tak zdarza, że tak nie wiadomo dlaczego po prostu siadam i coś szkicuję. Ale zazwyczaj jak robię takie rzeczy, to robię już z takim zamysłem, że chciałabym mieć, nie wiem, płaszcz, czy dana klientka mi jakby zleca, że chcę mieć piękny jakiś kostium, chcę mieć jakąś suknię wieczorową i ja jakby w tym przedziale działam. Tutaj mamy suknie ślubne. Proszę nam powiedzieć coś więcej, jakie są modne w tym sezonie? W
tym sezonie tak naprawdę moda ślubna nie jest taka bardzo zmieniająca się, że z sezonu na sezon mamy jakieś nowinki techniczne i w kroju i w koronkach. Jakby moda ślubna jest stała, aczkolwiek takim dodatkowym elementem w tym sezonie to bardzo modna stała się gipiura. Gipiura to jest taka koroneczka jakby robiona na szydełku, taka troszeczkę bardziej starodawna, bez dodatkowych zdobień, koraliczków, diamencików, więc jak najbardziej takie sukieneczki będą w tym sezonie mile widziane, aczkolwiek no mówię, nie każda pani zrezygnuje, żeby z błysku w ten jedyny dzień na rzecz, bo jest modna gipiura. Także... A nadal modne są kolorowe buty? Tak, jak najbardziej. Cały czas. I ja cały czas zachęcam i namawiam każdą jedną pannę młodą, która do mnie przychodzi, żeby jednak zrezygnowała z tych klasycznych, standardowych, białych lub też ekry butów na rzeczy kolorowych. No wczoraj miałam panią, która w grudniu będzie miała co prawda sukienkę ekry, ale dała się namówić na buty w kolorze amarantu. Także to jest też takie miłe zaskoczenie, że panie jednak dają się... jakby poddają się mojej sugestii i z chęcią skorzystają z tych rad, bo to jest naprawdę bardzo fajny efekt, taki niestandardowy. Przychodzi do pani klientka i mówi, no biorę ślub, chcę piękną suknię ślubną. I na co pani zwraca uwagę, dobierając właśnie krój sukienki? No, czy to jest zawsze właśnie figura, jak to właśnie? No zazwyczaj jest to figura, typ urody, bo może przyjść do mnie pani i powiedzieć, że ona chce koniecznie mieć suknię w kolorze ekri, a niekoniecznie w tym ekri dobrze wygląda, tak, bo tkanina ma podkreślać jakby koloryt naszej skóry, naszej cery i po prostu przy niektórych typach urody kolor ekri daje nam taką poświatę żółci na twarzy i niekoniecznie wtedy ta cera wygląda na zdrową. No i działa to w obie strony, prawda, też w stronę bieli, że nie każdej pani jest dobrze w bieli. Zwracam na pewno szczególną uwagę na sylwetkę, bo jeżeli przyjdzie pani do mnie w takich pełniejszych kształtów i uprze się, że ona koniecznie nie wyobraża sobie nie iść, nie wiem, w księżniczce do ślubu, ja i owszem, wsadzę tą panią w księżniczkę, postawię przed dużym lustrem i ona wtedy sama dochodzi do wniosku, że jednak ta księżniczka nie jest dla niej takim jakby dobranym modelem do sylwetki, że niekoniecznie w niej dobrze wygląda, bo wiadomo, nam się wydaje, że w czymś wyglądamy dobrze, a to niekoniecznie się przekłada później na stan rzeczywisty. Ale nigdy nie mówię paniom nic w tym kierunku, jest pani za gruba, nie może pani ubrać tej sukienki, albo wręcz przeciwnie, jest pani chudą szkapą i danej sukienki pani nie wypada ubrać, po prostu klientka ma do tego sama dojść, w czym się najlepiej czuje i w czym się będzie czuła dobrze i pięknie w dzień ślubu. No a dlaczego akurat właśnie moda? Dlaczego to? Nie wiem dlaczego moda, po prostu od dziecka. Od dziecka było, że ja będę projektantką, jak nie modelką, to projektantką i Tak to właśnie wygląda i nigdy w życiu nie miałam jakiegoś tam odchyłu, że cały czas konsekwentnie powtarzałam, że ja będę projektantką i koniec. A co by pani doradziła osobom, które gdzieś tam projektują, chowają swoje projekty do szuflady, marzą o wielkiej karierze? Nie chować się, nawet mogą przyjść do mnie, to możemy razem coś wspólnie pomyśleć, zrealizować dany projekt, bo wiadomo, nie każdy wie, jak się później zgłosić do jakiejś krawcowej czy do kogoś, bo nie każda krawcowa też załapie ten tok myślenia, taki zupełnie inny, abstrakcyjny i jakby nie spięty w ramy. Bo większość krawcowych działa według danych szablonów, schematów, tak ma wyglądać spódnica, tak ma być skrojony żakiet, a niekoniecznie tak wcale musi być. Pani Dominiko, proszę nam powiedzieć, jak wygląda spotkanie z klientką? Zazwyczaj klientka albo umawia się ze mną telefonicznie, albo przychodzi tutaj bezpośrednio do naszego studia, do naszej pracowni i wtedy zaczynam ją wypytywać i poznawać jej upodobania, w czym się dobrze czuje, bo ja na przykład mogę ją widzieć w czymś zupełnie innym, a ona jednak lubuje się w innych kolorach, w innych krojach. Więc jakby pierwszym etapem to jest taki etap poznawczy, tak? Poznaję klientkę i jej jakby takie upodobania,
zapatrywania na modę. Następnie chcę się bardzo dowiedzieć, czego ona ode mnie oczekuje i staram się te oczekiwania spełnić, tak? Czyli dajmy na to, zamawia sobie suknię ślubną lub, bo suknia ślubna i jakaś inna kreacja to jest tak naprawdę bardzo podobny ten pierwszy proces. Staram się dowiedzieć, w czym dobrze będzie wyglądać, staram się poznać jej upodobania oraz zaproponować coś swojego, coś innego. Następnie spotykamy się na takim drugim spotkaniu, kiedy ja już wiem, czego ona ode mnie oczekuje. Ja przedstawiam jej swoje projekty. Te projekty są zawsze na kartce, narysowane odręcznie i klientka na pewno nie jest tylko, jeżeli chce płaszcz, to nie jest tylko jeden płaszcz, który jej tam podsuwam, tylko to jest zawsze kilka płaszczy, żeby ona miała z czego wybrać. Ten swój najlepszy, najbardziej, który jej odpowiada, lub też zestawiamy po prostu z tych kilku projektów w jeden. Bo na przykład w danym się podobają jej wyłogi, w innym się podobają rękawy, więc staram się jakoś dojść do porozumienia. Zawsze mnie cieszy to, jak przychodzi do mnie klientka i pozwala mi zaszaleć. Boże, no, takie klientki to ja uwielbiam, które się poddają. No mam teraz już takie stałe klientki po tym czasie naszej współpracy, które dają mi totalnie wolną rękę, nawet już projektów nie chcą oglądać, tylko mówią, przydałby mi się żakiet. I ja już, one jak przyjeżdżają, to przyjeżdżają już na przymiarkę. Nie chcą wiedzieć, jak on wygląda, bo po prostu w pełni oddają mi jakby pole manewru. No mówię, jest kilka takich klientek, które poddają zaszaleć, no ale też bardzo często zdarzają się panie takie zachowawcze, które jednak no klasyczną garsonkę, bez żadnych udziwnień, klasyczną sukienkę. No i też zawsze tam staram się namówić do odrobiny szaleństwa, nie każda pani się da namówić, ale no mile widziane są takie klientki, które się nie boją szokować. No mówię, ja nie jestem od tego, żeby zrobić komuś krzywdę, bo jakaby to była dla mnie reklama, a też bardzo dużo satysfakcji daje mi uśmiech na twarzy klientki, która wychodzi ode mnie zadowolona i szczęśliwa, że pięknie wygląda. Jakby takim naszym nowym modelem jest ta oto tutaj księżniczka, która według mnie nie jest zbytnio przesadzona, bo ma za dużej ilości kryształków, ma tylko jeden taki mocny akcent. No i w tym sezonie bynajmniej ja stawiałabym na taki look księżniczkowy, delikatny, zwiewny, aczkolwiek może ta sukienka nie wygląda na taką zwiewną, ale jest taka, bo te wszystkie falbany falują sobie podczas tańca, w ogóle podczas chodzenia. No i sukienka jest może o tyle wyjątkowa, że na taką kreację, może nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, idzie ponad 100 metrów materiału i to jest przeróżna tkanina, bo jest, ta suknia jest wykonana z 3-4 rodzajów organtyny. Od na takiej najbardziej zwiewnej, jak mgiełka, po taką mleczną, sztywną, żeby to wszystko ze sobą współgrało i pięknie się komponowało podczas tańca, podczas ruchu, żeby ta panna młoda wyglądała zjawiskowo. A pani Dominiko, ile pani zajmuje czasu stworzenie sukni? Oj, to różnie bywa. Zależy od rodzaju skomplikowania modelu i od tak naprawdę też ilości ozdób zawartych na sukience. Bo jak wcześniej wspominałam, sukienki wyszywamy ręcznie. Więc nie ma tutaj żadnych takich, jak się kiedyś spotkałam w jakimś salonie, że kronka była normalnie przyklejona do sukienki, co nas strasznie rozbawiło, bo my tutaj poświęcamy bardzo, bardzo dużo czasu właśnie na takie ręczne dopieszczenie, żeby ta kreacja wyglądała nie ziemską i ta panna młoda też się czuła jak milion dolarów, a na rzecz takiego mówię, no przyklejenia, jak wcześniej widziałam koronki. No samą też dużo bardzo czasu zajmuje, na przykład ta suknia jest bardzo pracochłonna. Sama ilość falban i naszycia ich i skomponowania, żeby to wszystko ze sobą współgrało, zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. Oprócz sukien tworzy też pani buty, tak? Czyli nie ja bezpośrednio tworzę, tylko współpracuję z firmą, która jakby na zamówienie indywidualne klientki jest w stanie wyczarować jej wymarzone buty ślubne, które nie dość, że będą pięknie się komponować z sukienką, to jeszcze są bardzo wygodne. I naprawdę nie miałam jeszcze ani jednej skargi klientek na to, że źle poleciłam. Ale faktycznie ta firma
tworzy no niby typowo buty ślubne, ale można je nosić później również na co dzień, bo zestawia różne kolory, różne faktury w tych bucikach, które nadają się swobodnie do noszenia na co dzień. Dodatkowym takim jakby ugadaniem naszym z tą firmą jest taki fakt, który no też wszedł jakby od tego sezonu, całkiem niedawno u mnie prosperuje, że ta firma zrobi buty na zamówienie z danego materiału, którego nawet nie posiadają u siebie, który ja im wyślę. Także klientka już zupełnie ma wgląd, może mi przynieść najwymyślniejszy kawałek materiału, z którego zrobią jej wymarzone buty do ślubu. A jakie są modne teraz kształty butów, nie wiem, obcasy, czy to są bardzo wysokie buty, czy to zależy właśnie od klientki? Zależy od klientki, jakby w butach ślubnych nie ma takich wytyczonych trendów, aczkolwiek ostatnim takim fajnym elementem pojawiły się buciki, które mają wokół kostki paseczek i z tego paseczka zwisa taka błękitna kropelka, kryształek, bo jak wiadomo do ślubu trzeba mieć coś niebieskiego, pożyczonego, starego i tam jest cała ta wyliczanka i to jakby nam zastępuje ten kryształek subtelny wiszący przy buciku, ten element czegoś niebieskiego do ślubu. Proszę nam powiedzieć, czy projektowanie mody, stylizacja, to jest Pani życiowa pasja? Tak, zdecydowanie tak. Należę do tych szczęśliwców, którzy robią w życiu to, co kochają i jeszcze mają z tego jakieś pieniądze i satysfakcję. Także jak najbardziej projektowanie jest moją pasją.